Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I znajdujemy się w środku bagna, fuck yeah. Bo szukamy tabliczki, którą chce Frank, tak on się zwał? O, jaskinie. Ludziowie. Wiecie, co mnie dziwi, czemu tu nie ma soundtracku przez cały czas? Ja się może cofnę gdzieś tam, żeby mi się soundtrack włączył jeszcze raz, czy coś. A najlepiej to jak się cofnę może pod ten obóz i położę się spać, bo naprawdę noc na bagnach to naprawdę nie jest rzecz, na której bym chciał walczyć w tym momencie. Na pewno nie w nocy. Dobra. Wow. Fajny bajer. Dobra, więc gdzie tu jest łóżko? Nie wiem, łóżko? Ty mi powiedz. Nikt się z ciebie o zdanie nie pytał, bandyto. Fuck. Mogę się położyć. A, szkoda. Myślałem, że położę się z pochodniem. What the fuck? A, czyli taki bajer, czyli że w nocy nie ma soundtracku w tej lokacji? Trochę głupio, no ale dobra. Niech im i tak będzie. Wracamy do tej jaskini, bo tam byli jacyś przyjemni goście. Więcej świerszczy, czy co tutaj jest? Nie wiem, co to jest. Chyba świerszcze. Bez jej szybciej. Szybciej. Boże, weź ty normalnie rusz za szybciej. Boże, przecież tu jest... Do kostek masz tą wodę. Ty chodzisz, jakbyś normalnie miał tylko głowa ci wystawała z tej wody. Dobra. Save i zobaczymy, co jest w środku. Znaczy, no już widzieliśmy, co jest w środku, ale... czy oni są... pozytywnie, czy nastawieni, czy nie? Huan, Yuan. Co słychać? Czego chcesz? Masz mi coś ważnego do opowiedzenia? Jeśli nie, to zabieraj się stąd. W przeciwnym razie mój kolega ci dołoży. No, to chcesz czegoś? On jest taki groźny i w ogóle taki normalnie... A! Taki... Ja. Wiecie co, nie jesteście warci mojej uwagi w tym momencie, idę szukać tabliczki. Z tego co wiem, to będzie quest na nich jeszcze później, ale to jak dostaniemy się do obozu. Nie, tylko nie wy, ja was nie lubię, nie. Fred. O Boże. Widzicie ile Fredowi zabrało to, jak ten truteń zginął? Ale to on niech robi za... Nie lubię cię! Fred, za mną! No, i tyle było Freda, tak. Ciebie też nie lubię. Jep. Dużo ekstra za nich dostali, nie brakuje do poziomu. A właśnie, bo tak w ogóle, to wiele osób prosiło mnie o statystyki, żebym pokazał, więc macie tutaj moje statystyki, jeśli kogoś to interesuje. Możecie się teraz przypatrzeć. Dobra, trochę mi do poziomu jeszcze brakuje. Ale tu nie szkodzi, tutaj jeszcze
troszkę posiedzę. Czemu was tu jest tyle? Ja pierdzielę. Fred. No, jeszcze tutaj. Znowu zaczynam chyba nadużywać Freda trochę, ale... Na nich to niestety trzeba tak robić, bo to... Serio wredne stworzenie. Boże. Okej, a więc... Teraz już w ogóle się zgubiłem, gdzie ja kuźwa jestem. Ty, nie mam pojęcia już w ogóle. Ej, dobra, mam plan. Ja pójdę przed siebie, tak? I ten. I sprawdzę, co jest dalej. Jaszczur, truteń, jaszczur, dużo więcej. Jaszczurów, trutniów, innych kuwien. O, drabina. O, tutaj gdzieś jest teleport, mam go w wodę, to teraz sobie je... go poszukam. Nie gonicie mnie, nie? Nie gonicie, okej. Okay. Zaraz ja to wstawię. No. I od razu lecę tutaj. A, czyli że nie atakują mnie w pancerzy bandytów. No to okej. Okay. Napisali się też, że oni nie atakują mnie, kiedy jestem w zbroi bandyty, magowie wody, więc... Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Daj mi następny kamień ogniskujący. Oczywiście, proszę. Masz tu trochę złotych monet. Okej, okay, a więc wracamy. Teraz to które było? To? Yep. Dobra. Tutaj gdzieś była drabina. Tutaj. W ogóle to jest chyba jedyna drabina z całym Gothiku 2, bo w Gothiku 1 było ich naprawdę sporo, ale w Gothiku 2 to widzę je po raz pierwszy chyba. Znaczy no w Nocy Kruka, bo w podstawowej wersji gry w zwykłym Gothiku 2 chyba w ogóle nie było drabin. No tutaj wydaje mi się, że jest to jedyna drabina. I taki skarb zakopali dla mnie, tak? No proszę. No, masz to kopać. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Pierścień. Dobra. Co to za pierścień? Pierścień kapłana. O. To był jakiś dający mi manę, tak? O! I jak ładnie! I to mnie coś zwiększyło, jak to zauważyłem? Bo to tam, że... Nie wiem. Wolę to założyć. Dobra. No ale zawsze tam pierśnie plus 5 demony. O, tam zawsze się przyda. Dobra, i teraz schodzenie w dół. Tak. Interesujące zajęcie i w ogóle... Nogi bezimiennego totalnie dotykają tej drabiny. Patrzcie, jak bardzo on chodzi po tej drabinie. To jest magia, to tylko Bezzy tak potrafi, nikt inny. Jedyny w swoim rodzaju. Okej. Okay. To w ogóle tam trochę tych grzybów powiem. Podjęłem sobie ich trochę. Więcej grzybów. Ja.
Interesujące zajęcie, jedzmy grzyby. Więcej grzybów. Wszystkie zjemy. Coś mi się wydaje, że bez zmiany będziemy musieli iść do łazienki za niedługo. 5, 4, 3, 2, 1. I oczywiście, że nie dostałem plus 5 do many, no bo nie. Dobra, też trochę się na manie podleczymy. Save gdzieś. Tutaj. I tak. I tutaj widziałem dosyć sporo jaszczurów i w ogóle pełno wszelakiego świństwa i co jeszcze można sobie wymyślić. Wiecie co? Jeszcze raz, Fred, bo... Trochę mi szkoda... Szkoda marnować grom na takie słabe... No takie słabe stworzenia. Może Fred trawże go. Dzięki. Też tu przejdziemy trochę. To jest chyba świątynia, w której jest ten, ta kamienna tablica. I z tego co pamiętam, jest to chyba jeden z tych domów posiadłości, o których mówił nam Saturas. O, widzę, że przykład jeszcze dwa jaszczury zabił. Ale widzę, że już mu się dalej nie udało. No dobra. Dobra, to są jaszczury. Ile was jest tutaj? Pierwsza sprawa. Dzień dobry. Okej. Tutaj wskoczę może, bo ja im nie ufam tutaj. I zrobię tak. It's a beautiful life, oh oh. It's a beautiful life, oh oh. It's a beautiful life, oh oh oh. It's a beautiful life. A, bo ty też dostałeś, tak? Ty no patrz. A co ty tu robisz w ogóle? Ciebie tu nie powinno być. Bo oni też dostali z tego gromu, więc... Oni chyba byli odporni na kulę ognia dosyć mocno. I znowu... Kolejny przeciwnik, który jest odporny na wszystko oprócz Freda, no tak. O-o, to będzie boleć. Idziemy dalej. Mój wierny kompanie, patrz, tutaj kolejni do zabicia. A więc skradanie się nie jest twoją domeną, tak? Okej. O Boże, czemu wszyscy na mnie to Fred was bije? Ja jestem tym dobrym. Fred, jak już chcesz się bić, to stój w miejscu i traf ich bez szarżowania, proszę cię. Jeszcze ty chodź. A nie, już myślałem, że mi się Fred rozwalił i będę musiał sam na sam się z nim bić. Nic nie widzę. Fajny soundtrack w tle leci. Okej, kamieni strażnicy tak średnio mają coś, o. No dobra, jeden coś tam miał. Czas też nam się skończył, Fred się rozwalił, także przeszukamy sobie to miejsce i skończymy odcinek. Jakiś pierścień, trochę mikstur. Dwa zwoje. I chyba kufer to jest najważniejsza rzecz w tym miejscu.
I dwie kamienne tabliczki. Z tego co pamiętam, jedna jest dla nas, druga jest dla tego Franka. Tutaj trochę mikstur. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Tutaj chyba już nic dla mnie nie ma. Także dobra, ja tutaj się będę z wami żegnał. Także robię sobie save'a i żegnam się z wami, trzymajcie się, na razie.